Proszę Państwa, zbliża się godzina 15, a zatem rozpoczynamy oficjalne rozpoczęcie i prezentację. Mecz bokserski pomiędzy Słupskim Klubem Bokserskim Energa Czarni Słupsk i stołecznym Fight Club Legia Warszawa.
Kategoria seniorów, proszę 10-4 kilo, Dominik Palak, Michał Czuk. Kategoria seniorów, proszę 75 kg, Dawid Perlich i Paweł Michalik. Kategoria seniorów, 81 kilo, Kasper Delta i Sylwester Frejkowski. W kategorii seniorów, proszę 75 kg, Rafał Berczyński i Hubert Fabisz. Oraz w kategorii seniorów plus 91 kg, Witalii Burlak i Kamil Szykowski. Witam także bardzo serdecznie sędziów SKW Czarny Słupsk i Legii Warszawa. Antoni Wołowski, Jerzy Barszuk ze strony Legii Warszawa, Paweł Mikali, Andrzej Sikora. Dawidusz Grabiewski. Proszę Państwa, przed nami 10 ocenianych walk, które poprzedzi jeszcze walka pokazowa. Witamy raz jeszcze na meczu Słupski Klub Poselski Lega Czarni w czerwonym narożniku i w niebieskim fajku Legia Warszawa. Dziękujemy zawodnikom, prosimy już powoli do opuszczania ringu. A przed nami, zanim rozpoczniemy te walki oceniane, walka pokazowa. Już za chwilę. Proszę Państwa, jedna jeszcze uwaga też dla wszystkich obserwatorów. To jest mecz towarzyski, a zatem w tych pojedynkach dopuszczone są także remisy. Nie każda walka musi kończyć się zwycięstwem, ponieważ jest to spotkanie towarzyskie. Dopuszczamy tutaj także remisy. A już za chwilę walka pokazowa. Ryszard Biłej, SKW Czarny Słupsk, w niebieskim narożniku, a w czerwonym Aleks Urbański, PKS Skorpion Szczecin. W tym pojedynku pokazowym sędzią ringu jest pani Martyna Kruszyńska, sędzią pokazowym jest pan Patryk Kwiatkowski, a sędziami ringowymi są pan Mateusz Megliński, pan Zdzisław Jędrych i pan Krzysztof Grudzik. Walka pokazowa w niebieskim narożniku Ryszard Giłej, Słupski Klub Bokserski Czarni, w narożniku niebieskim Aleks Kurbański, PKS Skorpion Szczecin. Pojedynek na dystansie 3 rund to 3 minuty. Trzy razy to 2 minuty.
Koniec rundy pierwszej. Przypominam, to walka pokazowa w niebieskim narożniku Ryszard Piłej z Ustniku Polsecki Czarni, narożniku niebieskim Aleks Urbański, BKS Skorpion Szczecin. Za chwilę ruda numer 2. Przypominam także wszystkim Państwu, którzy nie są bezpośrednio związani z zawodnikami, o tym, żeby mieć założone maseczki. Przypominam o tych maseczkach. Thank you.
Ryszard Giłek, SK Wyżarni, Aleks Tumański, BKS Orion Szczecin. Ten pojedynek został zakończony remisem. Ryszard Miłej, zarządzanie Aleksu Pańskim, BKS, Warubią Szczecin. Proszę Państwa, my już powoli teraz przechodzimy jeszcze tylko zdjęcia i my przechodzimy już do walk ocenianych. Pierwsza walka spotkania towarzyskiego SKW Czarni Słów, Energa Czarni i Fight Club Legia Warszawa. Walka numer 1 w kategorii kadetów do 50 kg naprzeciwko siebie. Na narożniku czerwonym Marcel Lauda, Słupski Klub Bokserski Energa Czarni, a w narożniku niebieskim Sergiusz Saczkowski, Fight Club Legia Warszawa. Przypominam, że w ringu ten mecz sędziuje pani Magdalena Kruszyńska. Sędziami są także pan Krzysztof Wójcik, Zdzisław Jędryk i Mariusz Rybliński. Sędzią czasowym jest pan Patryk Kwiatkowski. Kategoria wiekowa kadetów, wagowa do 50 kg, przed nami 3 rundy po 2 minuty. Marcel Lauda, SKP Energa Czarni, Sergiusz Saczkowski, Fight Group Legia Warszawa. Sponsorem tytularnym naszego pojedynku jest grupa Energa Orlen. To dzięki Energa Grupa Orlen możliwe jest między innymi rozegranie tego dzisiejszego pojedynku. Walka numer 1. Marcel Lauda, SKW Czarni, Sergiusz Saczkowski, Fight Group Legia Warszawa. Runda numer 1. W czerwonym narożniku Marcel Lauda, Słupski
Klub Poselski Aleta Czarnik na Rzeczniku Niebieskim Sergiusz Zaczkowski Fajkun Legia Warszawa. To pierwszy z pojedynków meczu towarzyskiego między SKB Aleta Czarnik i Fajkun Legia Warszawa. Przed nami runda numer 2. Ring wolny, runda numer 2. Koniec rundy numer 2. Za chwilę przed nami ostatnia, trzecia runda. A w kolejnym pojedynku zmierzą się w kategorii kadetów Wojciech Gruszyński, SKB Aleta Czarnik i Kuba Słoniewski, Fajkun Legia Warszawa. Pojedynek numer 2 sędziować będą w ringu pan Zdzisław Jędrych, sędziami będą pan Krzysztof Wójcik, Patryk Kwiatkowski, Mateusz Pekliński, a sędzią czasowym będzie pani Martyna Gruszyńska. To za chwilę, bo przed nami ostatnia runda pierwszego pojedynku na roczniku czerwonym Marcel Labuda, Słupski Klub Poselski, Energa Czarnik, na roczniku niebieskim Sergiusz Staczkowski, Fajkun Legia Warszawa. Przed nami runda numer 3. Ring wolny, runda trzecia.
Koniec rundy numer 3, koniec pojedynku. Za chwilę wyrzut. A w kolejnej walce w kategorii tandemów zmierzą się Wojciech Duszyński, Rafał Nazari i Kuba Słoniewski, Państwo Media Warszawa. Ale za chwilę poznamy wędry pojedynku pomiędzy Marcelem Nagumą, Oskarem Kaczami i Sergiuszem Staszkowskim, Majtrum, Legia Warszawa. Jednogłośnie na punkty wygrywa Marcel Nagumą, Oskarem Kaczami. Pierwszy pojedynek, proszę Państwa, za nami. Za chwilę walka numer 2 w kategorii kadetów do 54 kg. Wojciech Duszyński z Łódzki Klub Obserski Renka Czarni i Kuba Słoniewski Fight Club Legia Warszawa. Pojedynek ten wyniku sędziować będzie pan Zdzisław Jędryk. Sędziami będą Krzysztof Wójcik, Patryk Kwiatkowski, Mateusz Megliński. Sędzią masowym będzie pani Martyna Duszyńska. Pojedynek numer 2. Wojciech Duszyński jest na Kaczarni, Kuba Słoniewski, Fajdu, Legia Warszawa. 3 rundy to 2 minuty. Wojciech Duszyński jest aktualnym mistrzem Polski Młodzików. Czerwony narożnik Wojciech Duszyński, narożnik niebieski Kuba Słoniewski. Ring wolny. Runda numer 1. Koniec rundy pierwszej. Przypominam narożniku czerwonym Wojciech Duszyński z Łódzki Klub Obserski Jarka Czarni. Narożniku niebieskim Kuba Słoniewski, Majtru, Legia Warszawa. Mecz w ringu sędziuje pan Zdzisław Jędryk. Za chwilę runda druga.
Narożnik czerwony Wojciech Koszyński, SKB Legia Czarni, narożnik niebieski Kuba Stachiewski Majków, Legia Warszawa, sponsorem tytułowania naszego spotkania jest Energa Grupa Orlen. Runda druga. Thank you.
równy trzeciej, ostatniej. Za chwilę będą sędziowie rozsumują fundację, a w kolejnej walce numer 3 zmierzą się Artyom Racki, SKB Gaczani i Edor Bełow, Fajtrum Media Warszawa. Przypominam, że sponsorem tytularnym jest Energa Grupa Orlen. I mamy już werdykt. Jednogłośnie na punkty wygrywa Wojciech Duszyński, SKB Gaczani. Zakończyła się walka numer 2. Za chwilę walka numer 3. To będą już seniorzy w kategorii 75 kg. Słupski Klub Bokserski Czarni reprezentować będzie Artyom Razik, a Fajtrum Legia Warszawa Egor Glebow. 3 rundy to 3 minuty. To będzie walka numer 3. Przypominam, sponsorem tytularnym klubu Czarni, Słupskiego Klubu Bokserskiego Czarni jest Energa Grupa Orlen. Proszę Państwa, na naszej sali są z nami także byli zawodnicy Czarnych, pan Jan Kowalewski i pan Andrzej Zaniewicz. Witamy bardzo serdecznie. Jest także wiceprezes klubu, pan Marek Polonis. Tym samym cały skład zarządu jest obecny, bo jest i pan prezes, i panowie wiceprezesi, czyli pan Marek Polonis i pan Zbigniew Zuber. No i przypomnijmy także, że Kazimierz Lada, który siedzi w pierwszym rzędzie, jest prezesem honorowym klubu. Przed nami walka numer 3 w kategorii seniorów do 75 kg. W narożniku niebieskim Artyom Razik, Słupski Klub Bokserski Energa Czarni, czerwonym, w narożniku niebieskim Egor Glebow, Fajtrum Legia Warszawa. W ringu sędziować będzie pojedynek numer 3 pan Krzysztof Wójcik. Sędziami będą Martyna Kurzyńska, Patryk Tarkowski i Mateusz Dziewiński, a sędzią czasowym będzie pan Zdzisław Jędryk.
Skarbanka została przerwana, sędziowie funkcjonowali do momentu tego przerwania walki. Jednogłośnie tę walkę wygrywa zawodnik z narożnika niebieskiego Ego Roglewo, Fight Club Legia Warszawa. Walka zakończyła się wcześniej niż się spodziewaliśmy w pierwszej rundzie. Przed nami zatem walka numer 4 w kategorii kadetów do 57 kg. W narożniku czerwonym Walin Tomszewicz, Słupski Klub Poselski Energa Czarni, w narożniku niebieskim Fabian Urbański, Fight Club Legia Warszawa. Pojedynek numer 4 w ringu sędziować będzie pan Patryk Kwiatkowski. Sędziami będą pani Martyna Kruszyńska, pan Krzysztof Wójcik i pan Zdzisław Jędryk, a sędzią czasowym w tym pojedynku będzie pan Mateusz Megliński. Już za chwilę pojedynek numer 4, kategoria kadetów do 57 kg. Narożnik czerwony, Walin Tomszewicz, Słupski Klub Poselski Energa Czarni, narożnik niebieski, Fabian Urbański, Fight Club Legia Warszawa. Przypominam, że sponsorem tytułem Słupskiego Klubu Poselskiego Energa Czarni jest Energa Grupa Orlen. Zawodnicy wchodzą na ring i za chwilę przed nami Walin Tomszewicz w narożniku czerwonym, a w narożniku niebieskim Fabian Urbański. W ringu walkę sędziować będzie pan Patryk Kwiatkowski. Koniec rundy pierwszej.
Gospodarki na Urzędzie Niebieskim, Fabian Urbański, Majków, Regiona Sztaba. Sponsorem tytułami z Łódzkiego Klubu jest Energa Grupa Orlen. Wadim Tomczewicz jest również aktualnym mistrzem polskich młodzików. Rifold. Runda druga. Koniec rundy drugiej. Narożniku czerwonym Fabian Tomczewicz, Słupski Klub Koncerski Ręka Czarni, aktualnie mistrz polski młodzików, w narożniku niebieskim Fabian Urbański, Fight Club Legia Warszawa. Sponsorem tytułowym Słupskiego Klubu, a także dzisiejszego pojedynku towarzyskiego jest Energa Grupa Orlen. Rifony. Runda trzecia.
Koniec rundy trzeciej. Za chwilę przed nami kolejny pojedynek. Na narożniku czerwonym wystąpi Hubert Domaros, Klub Poselski Legia Czarni, a na narożniku niebieskim Wiktor Kaźmierczak, Klub Legia Warszawa. Ten pojedynek w ringu sędziować będzie pan Mateusz Metliński. Sędziami będą Martyna Kruszyńska, Krzysztof Wójcik, Zdzisław Jędrych, a sędzią czasowym będzie Patryk Świadkowski. To za chwilę. Natomiast w pojedynku pomiędzy Hubertem Domarosem, SKB Legia Czarni i Wiktorem Kaźmierczakiem Legia Fajtu Warszawa wygrywa Wiktor Kaźmierczak. Przepraszam, Fabian Rumański Legia. Tak jest, to są emocje. Wygrywa Fabian Urbański jednogłośnie Fajtu Legia Warszawa. A teraz przed nami, jak już mówiłem, walka numer 5. Hubert Domaros, SKB Legia Czarni, Wiktor Kaźmierczak, Fajtklub Legia Warszawa. Przypominam również, że niektórzy zawodnicy Słupskiego Klubu Poselskiego Czarni trenują w ramach programu Aktywna Akademia, który jest realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku. To program, który Akademia realizuje pod patronatem rzecznika rządu, posła pana Piotra Millera w ramach tego programu na pierwszej akademii. Także kilku zawodników z Polskiego Klubu Poselskiego Legia Czarni trenuje i zdobywa swoje kolejne umiejętności. Przed nami walka numer 5. Czerwony narożnik Kubek Domaros, Słupski Klub Poselski Legia Czarni. Narożniku niebieskim Wiktor Kaźmierczak, Legia Fajtklub Warszawa. Mecz ten w ringu sędziuje pan Mateusz Metliński.
Koniec rundy pierwszej. Pojedynek numer 5 w kategorii juniorów do 60 kg. Na rozniku czerwonym Hubert Domaros, Słupski Klub Mocerski Energia Czarni. Na rozniku niebieski Wiktor Kaśpierczak, Pani Klub Legia Warszawa. Sponsorem tytułem naszego spotkania towarzyskiego jest Energa Grupa Orlen. Energa Grupa Orlen jest także sponsorem Słupskiego Klubu Mocerskiego Energia Czarni. Za chwilę runda druga. Rekord. Ale to za chwilę, bo przed nami jeszcze w dalszym ciągu pojedynek.
Runda trzecia. Narożnik czerwony, Dominik Balak, SKB Legia
Tarczanki, narożnik niebieski, Michał Ciu, Fight Club, Legia Warszawa. W ringu pojedynek sędziować będzie pani Martyna Murzyńska. Seniorzy do 64 kg, Dominik Balak, SKB Graczanie, narożnik czerwony, Michał Ciuk, Fight Club Legia Warszawa, narożnik niebieski. Rifolne. Runda pierwsza, 3x3 minuty. Walka
szósta pomiędzy Dominikiem Palakiem, SKBR Gaczami i Michałem Krzukiem, Legia Fajków Warszawa. Ring wolny! Runda druga. Koniec pojedynku. Za chwilę werdykt, nieco szybciej niż się spodziewaliśmy. Na skutek ESC w drugiej rundzie wygrywa zawodnik narożnika czerwonego. Dominik Palak, SKB Lega Czarni. Była to jego 50. walka. Ta walka również zakończyła się przed czasem. W takim razie już teraz rozpoczynamy walkę numer 7. To jest w dalszym ciągu kategoria seniorów do 75 kg. W narożniku czerwonym wystąpi Dawid Berlik, słupski klub poselski Energa Czarni, a w narożniku niebieskim Paweł Michalik, Fight Club Legia Warszawa. To będą 3 rundy po 3 minuty, już za chwilę pojedynek numer 7. A sędziować będzie w ringu pan Zdzisław Piękry. Sędziami będą Krzysztof Wójcik, Patryk Kwiatkowski i Mateusz Zdeliński. Sędzią czasowym będzie pani Martyna Kruszyńska. Za chwilę pojedynek numer 7. Narożnik czerwony Dawid Berlik, narożnik niebieski Paweł i Mariusz. Nasz mecz obserwuje także pan Rafał Szymański, który w Słupskim Urzędzie Miejskim odpowiedzialny jest między innymi za sport. Panie dyrektorze, witamy bardzo serdecznie. Ring wolny, runda pierwsza. Yeah.
Thank you.
Koniec rundy drugiej. Paweł Jedynek, Dawid Berling, Rożnicze, Poznań, Paweł Kalik, Rożnicze, Niebieski. Za chwilę runda trzecia, a w kolejnym pojedynku zmierzą się Kacper Derda, SKW Kaczarni i Sylwester Berkowski, Pańklu, Legia Warszawa. Kolejny pojedynek sędziować będzie w ringu pan Patryk Kwiatkowski. Sędziami będą Martyna Kruszyńska, Krzysztof Wójcik i Mateusz Berliński, a sędzią czasowym będzie pan Zdzisław Piętek. To kolejny pojedynek, a przed nami już za chwilę trzecia runda pojedynku pomiędzy Dawidem Berlingiem, SKW Kaczarni i Pawłem Mechanikiem Pajtu, Legia Warszawa. Ring wolny! Runda trzecia.
przed nami za chwilę pojedynek Kacpera Kacpera Derby z Sylwestrem Berkowskim. Walka w kategorii seniorów do 81 kg. 3 rundy po 3 minuty. W tej chwili wynik całego meczu towarzyskiego pomiędzy Skabelę Garzami i Fajku Media Warszawa 9-5 dla Słupska.
Rinkolny. Runda druga. Koniec rundy drugiej. Została nam jeszcze jedna runda pojedynku pomiędzy Kacper Bergą, SKB Naczelnik Czerwony Narożnik i Sylwester Bergowskim, Fajtów Legia Warszawa Narożnik Niebieski. W kolejnej dziewiątej walce zbierzą się ze sobą seniorzy Rafał Perczyński, SKB Naczelnik i Hubert Papisz, Fajtów Legia Warszawa. Tę walkę w ringu sędziować będzie pan Mateusz Wegliński. Sędziami będą Magdalena Kruszyńska, Krzysztof Wójcik i Zdzisław Jędryk, a sędzią czasowym będzie pan Patryk Kwiatkowski. Przed nami ostatnia, trzecia runda. Kacper Berda, Sylwester Bergowski, ring wolny. Runda trzecia. Thank you.
pojedynku. Kacper Dele, SKB, Narożnik Niebieski, Sylwester Berkowski, Majko Legia Warszawa, Narożnik Niebieski. Za chwilę będę. W ogóle nie sięga. Thank you.
narożniku czerwonym Rafał Kręczyński, SKB Energa Żarnik, narożniku niebieski Hubert Bartosz Majklu, Legia Warszawa. Przypomnę, że część zawodników Słupskiego Klubu Bokserskiego Żarnik kieruje także w ramach aktywnej akademii. Jest to program autorski realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku. Tam też kilku zawodników Słupskiego Klubu Bokserskiego Żarnik rozwija swoje umiejętności sportowe. Jest to program pod honorowym patronatem rzecznika rządu pana posła Piotra Mizera, posła ziemi słupskiej. Rifony. Runda druga. Ponawiaj, Rafał, ponawiaj! Koniec równy drugiej. Sława Rafała Berczyńskiego z Hubertem Kwapiszem, a już niedługo ostatnia, dziesiąta walka naszego spotkania towarzyskiego, w której zmierzą się seniorzy w kategorii plus 91 kg, reprezentujący SKB Energię Czarni Witalii Burlak i Kamil Szykowski. Klub Legia Warszawa. To będzie ostatnia walka numer 10 dzisiejszego wieczoru, a sędziować w ringu będzie ją Krzysztof Wójcik. Sędziami będą Martyna Kruszyńska, Zdzisław Jędrych i Patryk Kwiatkowski. Sędzią czasowym tego pojedynku będzie Mateusz Kupiński. Ring wolny. Rafał, więcej podobień. Runda trzecia. Nie czekaj, nie czekaj! Ostatnia runda! Zwiększ presję! Dawaj!
Odejdź, już boksuj. Dalej. Ponawiaj od razu, ponawiaj. O właśnie, o to chodzi. Po każdej kontrze ponowienia. I dalej ciągnij, zobaczcie, co opuszcza. Dalej, masz już go. Tylko z dystansu wszystko. I od razu wchodzisz, ponowienia. Nie czekasz. Thank you.
skracaj dystans od razu, skracaj dystans. Ma za dwie łapy. Nie stój mu w dystansie, Witek. Przejdź w pół dystans, pobij się z nim trochę. Dobrze, ponów to, ponów to. Ponów to, dobrze, jeszcze raz, tak. Jak już jesteś blisko, to nie opuszczaj. I dalej. Nie wchodź bez ciosu, nie wchodź bez ciosu, z ciosem. Tak, dobrze. I dalej. Dobrze, i ponów to. Nie stój mu w dystansie, nie stój mu w dystansie, tam jest, jemu jest najlepiej. Od razu przechodzisz do kontry. Weź te ręce. I od razu przechodzisz, tak. Krzysiu, bo nie ma czasu, daj im boksować, proszę cię. To dobrze. Trzyma, 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 trzyma. Nie szarp się teraz, luźno, 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 spokojnie i już zaczyna. Trzyma, trzyma i już. Dobrze, pięknie, dalej. Ciągnij, ciągnij. Przyceluj tym prawym, przyceluj tym prawym, Witek! Nie rzucaj go byle jak. Trzyma zajca, dobrze. Dalej! Przypominam, to ostatnia walka naszego dzisiejszego wieczoru w ringu. Czerwonym gigantem Burma to jest Kamerę Kaczari. W narożniku niebieskim Kamil Szymonowski Majku Legia Warszawa. Przed nami jeszcze dwie rundy, po 3 minuty to kategoria seniorów, kategoria matowa plus 91 kg. Runda druga. Thank you.
dalej! Zakończyła się runda numer 2. Przed nami za chwilę ostatnia, trzecia runda i będzie to ostatnia runda całego spotkania towarzyskiego pomiędzy Słupskim Klubem Poselskim Energa Czarni i Fight Club Legią Warszawa. To wszystko rozgrywane jest w hali SKB Czarni przy ulicy Ogrodowej w Słupsku. Sponsorem typowanym Słupskiego Klubu jest Energa Grupa Orlen. I to także dzięki Energce grupie Orlen dziś możemy rozgrywać ten mecz. Ring wolny! Witek, nie upieraj się na górę! Zacznij silnymi ciosami od dołu! Runda trzecia!
na skutek dyskwalifikacji wygrywa zawodnik z narożnika czerwonego, Kamil Jurlak, SKW Lega Czerwony Słów. Proszę Państwa, była to ostatnia walka dzisiejszego meczu towarzyskiego pomiędzy Słupskim Klubem Bokserskim Energa Czarni Słupsk i Fight Club Legią Warszawa. Zanim jeszcze się z Państwem pożegnamy i podziękujemy za uczestnictwo i obie, także podziękujemy wszystkim widzom, którzy oglądają nas online. Chcielibyśmy jeszcze wręczyć nagrody za najlepszą walkę. Nagrody za najlepszą walkę otrzymują Kacper Derda, Słupski Klub Bokserski Energa Czarni i Sylwester Perkowski, Fight Club Legia Warszawa. Kacpra Derdę i Sylwestra Perkowskiego zapraszamy jeszcze do ringu po obiu nagród na obręczenie i proszę honorowego prezesa Słupskiego Klubu Bokserskiego Czarni, pana Kazimierza Adaka, medalistę olimpiady z Moskwy z 1980 roku. Najlepsza walka dzisiejszego pojedynku Kacper Derda, SKB Legia Czarni i Sylwester Perkowski, Fight Club Legia Warszawa. Mamy już obu zawodników o wręczenie nagród. Proszę honorowego SKB Legia Czarni, pana Kazimierza Adaka. Jeszcze wspólne zdjęcie dla zawodników, którzy stoczyli najlepszą walkę dzisiejszego wieczoru. Proszę Państwa, na tym mecz towarzyski pomiędzy Energą Słupskim Klubem Bokserskim, Energia Czarni i Fajtą Legią Warszawa dobiega końca. Sponsorem tytularnym dzisiejszego wydarzenia, a także sponsorem tytularnym klubu SKB Legia Czarni jest Energa Grupa Orlen. Dziękujemy bardzo zawodnikom, dziękujemy Państwu, którzy za pośrednictwem Facebooka i YouTube'a oglądali nasze relacje. Dziękujemy i do zobaczenia podczas kolejnych zawodów tutaj w hali SKB Legia Czarni przy ulicy Ogrodowej.